Dzień dobry, drodzy czytelnicy, widzowie, Tomek Kutera, poligamia.pl. To, co widzicie obok mnie, to atmosfera. Atmosfera napięta. Atmosfera napiętego oczekiwania w napięciu. Za chwilę, znaczy w zasadzie czekamy od 3 godzin, ale za chwilę do redakcji przyjechać ma ona. Wejdzie tutaj w swojej sukience, w czerwieni, bo pewnie przyjedzie z tej firmy kurierskiej, która wszystko pakuje w czerwień. I rozbierzemy ją. Zajrzymy do jej wnętrza. Zobaczymy, co kryje się jej w środku. Ona tu będzie, PS Vita. Ma do nas przyjechać. I tak czekamy i ta atmosfera oczekiwania robi się coraz bardziej nudna. Od początku byliśmy tacy, a teraz nagle nie ma. Więc czekamy. Ale podobno ma przyjść. Paweł, nie pisz i nie psuj moich trików tutaj. Co tam napisałeś? Więc ma przyjść do nas PS Vita, w skrócie mówiąc. Co oznacza, że miała przyjść trochę wcześniej. I już teraz chcieliśmy coś mieć o tej PS Vicie, ale no na razie jej nie ma, więc czekamy. No ale prawdopodobnie już w weekend możecie się doczekać, tak Pawle, w weekend już? W weekend możecie się doczekać jakichś pierwszych filmików na temat Vity. Mamy nadzieję, że uda nam się nakręcić te gry, które także do nas przyjdą, czyli... Tak, czyli kilka, bodajże 6 tych gier, które się pojawią na premierze w Polsce. Będziemy mieć, zdaje się, Uncharted na przykład w polskiej wersji językowej, więc mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko nakręcić i wam pokazać. I to już w weekend, no i po weekendzie też ruszamy z Vitą, coś będziemy z nią tam robić, klikać, bawić się, szukać, patrzeć, jak działa 3G, patrzeć, co sądzą o tym sprzęcie tak zwani zwykli szarzy obywatele miast i wsi polskich. I zobaczymy, jakie mamy zdanie o PS Vita. Sprawdzimy ją od wzdłuż i wszerz, od lewa do prawa, jak tylko chcecie. No więc to jest jedno. Natomiast na poligamii działo się oczywiście więcej. Chociaż najwięcej mam rzeczy takich tutaj zapisanych, które właśnie są... Że... Ty chciałeś, żebym nakręcił dniówkę, żebyś mógł sobie coś tam w spokoju pisać, to sobie pisz, a nie mi piszesz rzeczy i mi tutaj przeszkadzasz w komunikacji werbalnej z czytelnikiem. Tomek będzie grał w grę. Będę grał w grę. W League of Legends pewnie jutro, jak zwykle. Znaczy dzisiaj też. Więc mam tutaj dużo pozapisywanych rzeczy, które się powinny pojawić w najbliższym czasie. Znaczy pewnie jeszcze dzisiaj albo jutro rano na poligami, więc czemu by o nich nie wspomnieć, bo na przykład Maciu pisze recenzję Never Dead i jest już na wykończeniu, więc ona za chwilę się pojawi na poligami. Tak samo my z Konradem nagraliśmy prezentację najnowszego czempiona w League of Legends dla tych, którzy jeszcze go nie widzieli, a chcieliby zobaczyć, jakie ma umiejętności i czy warto w niego zainwestować. I Konrad też już kończy go montować, więc ona też pojawi się za chwilę. Natomiast w tym momencie, kiedy nagrywam dniówkę, no to jeszcze jej nie ma. Natomiast to, co już możecie obejrzeć, to jest wideo z komentarzem autorstwa Pawła Kamińskiego, który mi ciągle przeszkadzał, ale coś tam sobie teraz klepie w klawisze, do gry Twisted Metal, a w zasadzie do dema tej gry. Ja grałem w Twisted Metal jakoś bardzo szybko na jednych targach, w sensie zajęło mi to chyba tak z 10 minut, bo prawdę mówiąc nie grałem w poprzednią część, w to, co Paweł grał i co tam wspomina na początku z tej notki, którą wrzucił. I mnie się nie podobało, jakoś nie przekonany jestem zupełnie do tej gry. Nie przekonuje mnie klimat. W sensie wiem, że klimat właśnie tej gry to jest to, co wielu ludzi jara. To nie jest mój klimat chyba, po prostu, tak mi się wydaje. I dlatego się zupełnie nie jaram. Nie jestem zainteresowany nijak. No ale Pawłowi się chyba podobało. Czekam, aż kiwnie głową albo kiwnął. Znaczy mu się podobało, więc mamy ochotnika do recenzji. Wiecie już, kto będzie recenzował Twisted Metal. Padum, psz. No, więc to dniówka dzisiaj bardziej taka gawędziarska, ale jest piątek, a w piątek włącza mi się tryb pod tytułem Gawenda. I tenże tryb właśnie mi się teraz włączył, więc ja tak sobie opowiadam, co tutaj się dzieje i co robimy, żebyście też nie tylko jakby... Żeby troszkę może się wyłamać z takiego schematu dniówkowego. Jeśli w jakichś ostatnich dniach nie było dniówki, to tak na koniec jeszcze powiem, to przepraszamy bardzo, mieliśmy problemy z kamerą, ze sprzętem, więc musieliśmy je rozwiązać i teraz mam nadzieję, że wszystko wróci do normy i dniówka będzie zgodnie z nazwą codziennie. No, do zobaczenia w poniedziałek. W poniedziałek, tak jak mówię, PS Vita i już pewnie w weekend też, ale w poniedziałek na pewno już będzie królować na łamach poligami. Jest na co czekać. No, do zobaczenia. Pa, Pawle, wyłącz kamerę. Dziękuję, do zobaczenia.